Ja jestem zachwycona przede wszystkim stroną przyrodniczą świata. O ile bardzo nie lubię strony industrialnej, jakoś nawet petrochemia widziana z daleka nie jest dla mnie zachwycająca, chociaż jest niesłychana zupełnie i to można się przyglądać godzinami, ale ja bym tego obrazu nie namalowała. Natomiast jak widzę jakieś krzaki i chaszcze, to bardzo chętnie. Ja bardzo lubię malować zieleń i przyrodę. Podziwiam bardzo wielu twórców, z bardzo wielu powodów. Nie mogę powiedzieć, że mam jakiegoś jednego ukochanego twórcę. Trudno mi powiedzieć w tej chwili, bo to się zmienia. Kiedyś jako uczennica na przykład fascynowałam się obrazami Piotra Potworowskiego. Były lekkie, były te zielenie cudowne zupełnie, byłam pod wrażeniem. W tej chwili to nie jest malarstwo, które by mnie tak jakoś emocjonalnie pociągało i wolę na przykład obrazy jakby cięższe, bardziej takie namalowane. Potworowski był taki leciuteńki, taki ledwo tknięte były te płótna, a tutaj są inne rzeczy. Hockneya bardzo lubię. Wielu malarzy lubię, którzy malują z naszych, powiedzmy, przyjaciół i osób, które znam. Cudownie rysował zawsze Franciszek Starowiejski, cudownie. Bywał u nas na plenerach w Łącku, i można było widzieć, jak on maluje i jak rysuje. W rzeczywistości, to ogromnie zdolny twórca, wspaniały, przede wszystkim wspaniały rysownik. Jego rysunki są tak mięsiste, pełne energii. Bardzo lubię obrazy Marii Anto. Maria Anto, troszeczkę starsza ode mnie koleżanka z Warszawskiej Akademii, niestety już nie żyjąca. Też prześlicznie malująca osoba i też miałam to szczęście, że jeździłyśmy wspólnie na plenery. Poznałam całą grupę bardzo ciekawych artystów z Węgier, z Niemiec. To były plenery, na które jeździliśmy wspólnie w latach między 1991 a 2002 rokiem i tam rzeczywiście przewijała się cała grupa wspaniałych artystów. Każdy się od każdego czegoś uczy. Najstarsze dzieła były umieszczone w książce kucharskiej mojej mamy. Stąd to wiem, że mam tę książkę kucharską i tam są jakieś takie dziwne, zakręcone, okrągłe kształty i napisane jest Majusia 2 lata. Więc to widocznie były moje pierwsze dzieła sztuki. I potem już było rysowanie, właściwie było najgłówniejszym zajęciem, poza jakimiś zajęciami koniecznymi, szkolnymi, bo jak wiadomo w tamtych latach myśmy nie mieli telewizji, ani nie mieliśmy gier komputerowych, ani nie mieliśmy innych rozrywek i każdy sobie wymyślał jakieś swoje zabawy. Więc mając 4 lata, to ja już rysowałam na całego. Mając 5 lat poszłam do takiego śmiesznego domu kultury, to właściwie był jakiś takie centrum, w którym można było przychodzić rysować. I to było w Warszawie. Najpierw to się znajdowało na ulicy chyba Łazienkowskiej, gdzieś tam w tamtych okolicach, a później w bardzo ciekawym miejscu, mianowicie w tak zwanym ogrodzie zimowym w Pałacu Kultury. A pani, która nam udzielała tych lekcji, pani Lewicka, była genialną w ogóle specjalistką od nauczania młodzieży. I mnóstwo jej uczniów, mnóstwo dzieciaków zdobywało wiele nagród na konkursach. Wtedy były takie konkursy, Indie organizowały konkursy rysunku dziecięcego dla całego świata. I uczniowie właśnie nasi, polscy, bardzo często zdobywali tam nagrody. Domowa pracownia jest dla mnie trudna. Ja pracuję w domu jak muszę, ale jest to naprawdę trudne. Więc takim błogosławieństwem są plenery. To jest niesłychany dar od losu, taki plener. Wyjeżdża się, ma się czas, można sobie pomyśleć. Nie dlatego się wyjeżdża na plener, żeby pójść na łąkę i malować kwiatki na łące, bo tak też niektórzy robią, że chcą malować to, co widzą, to, co jest dookoła. Owszem, to jest też przyjemne, ale plener jest miejscem, gdzie ja mogę pojechać z moim pomysłem, z moją pracą, z moimi jakimiś sprawami i to sobie spokojnie realizować. Końmi zawsze się fascynowałam od dzieciństwa. No, było, szczególnie konie osiodłane, konie pod jeźdźcami, a to było takie coś tak niebywale dla dzieciaka, którym wtedy byłam, fascynującego, że ja zawsze marzyłam o tym, żeby konno jeździć. No, ale moja mama, dość lękliwa osoba, niestety nie za bardzo była skłonna mnie na jakieś lekcje jazdy konnej zaprowadzić. Doczekałam do momentu, kiedy już byłam w liceum, no i potajemnie z moją koleżanką z liceum udałam się na pierwszą jazdę konną. Wsiadłam na konia, spadłam z drugiej strony. Okazało się, że koń jest bardzo śliski i niewygodny, no więc nigdy jeźdźcem bardzo dobrym nie byłam, chociaż dużo jeździłam konno. Ale jeśli chodzi o taką fascynację koniem, to było od lat mniej więcej licealnych, kiedy właśnie zaczęłam jeździć trochę konno. No a potem już na studiach byłam w studenckim klubie jeździeckim, tam poznałam mojego męża i wtedy już koniarze i konie byli w moim życiu bezustannie. Dobrze narysowany ruch konia, ekspresyjny, jest tak nieoczekiwanie trudny, że nie można się w tym na przykład posłużyć fotografią. Fotografia jest zupełnie w innej perspektywie, w innej jakby, czy ja wiem, w innej skali. Tam się nakładają na siebie pewne ruchy i wydaje się na zdjęciu, że to jest niezwykle dobrze uchwycony, dobry, mocny ruch konia. Jeżeli by to przerysować dokładnie, wychodzi jakaś karykatura i straszne rzeczy. My musimy, rysując konia w ruchu, sobie to wyobrazić. To znaczy ja tak robię. No. Ja nie mogę się uważać za specjalistkę od rysowania koni w ruchu. Absolutnie nie. Ja jestem raczej portrecistką. Ja lubię jego twarz, jego głowę, jego oczy, jego wyraz pyska, jakieś tam poruszenie głowy, rozwianą grzywę. To jest to, co lubię rysować i to, co chyba najlepiej mi wychodzi. Natomiast właśnie jeśli chodzi o taki ruch konia w biegu, to muszę sobie tego konia narysować i wyobrazić sobie go, jak on biegnie. Nie mogę się posłużyć żadnymi pomocami typu fotografia. To zupełnie nie wychodzi. Także kiedyś malowałam na ścianie w stadzie ogierów w Łącku, malowałam bryczkę z końmi, takiej prawie że naturalnej wielkości. To było duże malarstwo ścienne. I bardzo wiele razy zmieniałam układ nóg konia, dlatego że cały czas czułam, że jest coś nie tak, że ta noga nie jest we właściwym miejscu. I w pewnym momencie to wskakuje jakby na swoje miejsce. Ja czuję, że ten koń już idzie tak, jak powinien, ponieważ sama jeżdżę konno, więc wiem mniej więcej, jak powinien koń nogi stawiać. I czy to jest kłus, czy to jest galop, czy to jest stęp, to widzę to. Także umiem to skorygować. No jak coś nie wychodzi, to męża pytam, czy jest w porządku. No oczywiście krytyka jest miażdżąca często. Ale to musi samo wskoczyć jakby na swoje miejsce. Natomiast jeśli chodzi o twarz konia, o pysk konia, no to ja sobie go też wyobrażam. To nie jest koń, który istnieje w tej chwili, chyba że uda mi się to robić w stajni, to wtedy tak. Natomiast te konie, które ja rysuję w domu, bo większość teraz rysuję w domu, a nie na plenerze, to są konie, które ja w jakiś sposób mam w głowie. Ja je sobie wyobrażam, to jest koń z mojej wyobraźni. Albo arabskie, albo jakieś półkrwi. Najmniej lubię rysować konie angielskie, ponieważ one mają bardzo mało wyrazisty pysk, mało wyrazistą mimikę. One mają bardzo długi pysk, niezbyt wielkie oczy i są dosyć trudne w rysunku. One takie są statyczne bardziej. Natomiast arabski koń, to jest pełnia wyrazu i jakieś miny. Albo kuce. Kuce robią świetne miny czasami. Są świetne. Także to są takie konie modele właściwie bardziej. Ten temat, który jest na tym obrazie, który tutaj stoi, konie w nocy przed stajnią, to jest cała historia. Ja to malowałam kilka razy w różnych ujęciach. I skąd to się wzięło? Myśmy mieszkali około 8 lat w stadninie na południu Polski, niedaleko Przemyśla, stadnina Stubno. I tam było około 100 klaczy. Klacze, które były w takich stajniach, gdzie była tak zwana biegalnia, czyli te klacze były tam razem ze źrebiętami i one się dosyć swobodnie poruszały. Niektóre były uwiązane, niektóre nie były uwiązane. W każdym razie one miały duży wybieg i kiedy się wieczorem podchodziło pod tę stajnię, ona była tak, jak ja tu namalowałam, w środku oświetlona, a konie wychodziły też na zewnątrz i zapamiętałam takie światło w nocy od strony stajni i przed stajnią jakieś konie. Ja to malowałam w bardzo różnych ujęciach i ciągle ten temat dla mnie jest fajny i ważny. Lubię to. To jest temat, który na pewno jeszcze będzie się pojawiał. Drugi temat to jest koń w zaprzęgu. Tutaj jest taki sobie zaprzęg dosyć zwyczajny, wiejskich takich koni, które prawdopodobnie wiozą siano albo wracają z pola i pewnie deszcz się pojawi niedługo, jakieś chmury namalowałam, tak sobie wyobrażałam, że to są konie wracające przed burzą, wracające z pola. Mój wnuk bardzo prosił, żeby domalować te szpuleczki. Czyli zboże, czy tam siano zwinięte. Ja nie bardzo chciałam, ale wnuk powiedział, że to jest tak piękna forma i tak ładna rzecz, że on koniecznie to musi mieć. Więc ponieważ obraz był dla córki i dla wnuka, więc zrobiłam to, co chcieli. Co bym radziła? Radziłabym przede wszystkim wyobraźnię uruchomić, nie powtarzać form, które już ktoś wymyślił. To jest bardzo teraz częste, że rysując jakąś postać, młodzież nie próbuje znaleźć swojej własnej. To znaczy oczywiście są osoby, które idą dobrą drogą, ale przeciętnie to oni próbują powtórzyć coś, co już widzieli na rysunku, czy na filmie, czy gdzieśkolwiek, właśnie w grach i tak dalej. I ta figuracja, którą ktoś już opracował, to ona włazi do ich rysunków. Jeśli chodzi o pastel, to ja zawsze powtarzam, że pastel musi być szybki. Pastel musi być szybki, bo inaczej pastel jest taki, jak to się nazywa, przemęczony, zmęczony, zbyt długo rysowany, robi się taki mało atrakcyjny, tam są ślady wycierania gumką na przykład. Tego nie powinno być. Pastel to jest coś, co powinno powstać dość szybko. Jak się uda dobrze narysować od razu, to on świetnie wychodzi. Natomiast taki pastel poprawiany no to już nie jest to. Natomiast jeśli chodzi o te obrazy w technice trwałej, czyli na płótnie, akrylowe czy olejne, to z kolei lubi być długo malowane. Jeżeli ktoś chce sam sobie spróbować narysować konia, pierwsza rzecz, gdyby ten koń istniał, rzeczywiście był gdzieś i można by było przyjść i mu powiedzieć, żeby specjalnie nie fikał, tylko stał spokojnie i że można się mu przyjrzeć dokładnie, no to można próbować rysować z natury. Ale wtedy człowiek, który to robi, musiałby już te proporcje mieć bardzo dobrze opracowane i znać proporcje, żeby się nie pomylić. To jest dosyć trudne, to by trzeba było dosyć często rysować w stajni, żeby się nauczyć. Więc co zrobić, żeby sobie na przykład narysować sobie takiego jakiegoś konika, żeby go mieć? No jednak trzeba znaleźć dobre zdjęcie i to dosyć duże zdjęcie, najlepiej z jakiegoś kalendarza, postawić sobie to zdjęcie przed sobą i przyjrzeć mu się dobrze i wyobrazić sobie, że to jest żywy koń, który gdzieś tam przyszedł i stoi. I troszeczkę ten koń się nie będzie ruszał, co jest jego ogromną zaletą. No i powiedzmy, że on stoi, my oglądamy, ja mówię o portrecie, bo na razie nie mówię o koniu z nogami i w ruchu, bo to jest jeszcze trudniejsze. Ale to, co ja teraz rysuję, taki portret, powiedzmy, ja teraz na nic nie patrzę, bo ja sobie tego konia wyobrażam, ale gdybym ja go widziała, gdybym ja go gdzieś tutaj miała przed sobą na zdjęciu, no to bym w bardzo podobny sposób rysowała. No, najpierw trzeba sobie zobaczyć proporcje długości głowy do szerokości głowy. Potem budowa czaszki konia jest bardzo ważna, że dajmy na to koń ma tutaj jakąś przestrzeń między oczami. To się takie robią proporcje tego typu, że trzeba sobie taką rzecz jakby wyobrazić. Gdzieś tu oko, drugie oko, tu gdzieś uszy, prawda, tu gdzieś chrapy, tu gdzieś to. Jakaś taka powinna być baza tego rysunku, że ten koń ma i tu oś pyska. To jest bardzo ważne, że on musi być symetryczny, żeby tu nie uciekało na prawo, na lewo wszystko, tylko żeby tu była jakaś symetria. Przede wszystkim zachować tę linię, tę linię, tę linię i tu proporcje te wszystkie. Koń arabski ma krótki pysk i wielkie oczy. Ten koń, którego ja rysuję, to jest koń półkrwi. To nie jest koń ani arabski, ani angielski. To jest taki jakiś koń bardziej z tych koni, na których się jeździ konno, taki sportowy być może. No. I jego pysk nie jest bardzo długi. Też trzeba pamiętać o perspektywie, że jeżeli nozdrza są na jednej linii, a oczy na drugiej, to ten zasady perspektywy, które mówią o tym, że te linie gdzieś się zbiegają. Czyli to wszystko, tak jak każdy przedmiot i każda forma, głowa konia też podlega prawom perspektywy i w jakiś sposób on jest w przestrzeni narysowany. Mogę mu jeszcze narysować tutaj po głowie jakieś bardzo, to jak koń jest ubrany, powiedzmy tu są jakieś sprzączki, tutaj jest wędzidło, trzyma wędzidło w buzi, wędzidło gdzieś tu i jeżeli chcemy wodze zaczepić, to wodze pójdą gdzieś, w ten sposób tu pójdą wodze z tej strony, drugie z drugiej strony. No więc powiedzmy, to jest pierwszy taki szkic głowy końskiej, który ja tutaj chcę wam pokazać. Zawsze dobrze jest odejść i popatrzeć z odległości, a jeśli się ma jakieś problemy i coś jest nie tak, to idealnym sposobem sprawdzania swoich błędów to jest zobaczyć to w lustrze, dlatego że wtedy się widzi ten rysunek zupełnie innym okiem I nagle się okazuje, że ach, tu się rąbnęłam, tu się pomyliłam, tu zrobiłam nie tak i lustro mi daje wskazówki, co jest nie w porządku.